Wtorek, 12 grudnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Mamy nowego premiera. Na czele rządu stanął Donald Tusk, lider Koalicji Obywatelskiej. W składzie Rady Ministrów znaleźli się również politycy z naszego regionu, którzy mają ambitne plany co do rozwoju Śląska. Dziś premier wygłosił swoje exposé. Fatima Orlińska. Donald Tusk nowym premierem. Został wybrany głosami 248 posłów, przeciw jego kandydaturze opowiedziało się 201. Po blisko dwóch miesiącach od ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów poznaliśmy też nazwiska ministrów. Premier w exposé przez ponad dwie godziny mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed nowym rządem. Każdy jest wart szacunku i respektu. Każdy jest wart swoich praw. To, co naprawdę buduje wspólnotę, to są rządy prawa, to jest konstytucja, to są zasady demokracji, to jest bezpieczna granica i bezpieczne terytorium. To są te sprawy, o które nie powinniśmy się w żadnym wypadku kłócić i spierać. One są czymś, co musimy respektować bez wyjątku, po to, żeby móc się różnić w innych sprawach, żeby móc się różnić bezpiecznie, z szacunkiem. Koalicja 15 października ma już gotowe projekty i plan działania, aby natychmiast wprowadzić takie te z postulatów, jak na przykład kasowy PIT, czyli przedsiębiorcy zapłacą podatek dochodowy dopiero po otrzymaniu środków z tytułu zapłaconej faktury, a nie samej faktury. Czekali na to przez lata. To tylko jedna z wielu deklaracji złożonych jeszcze w czasie kampanii i podkreślonych w exposé dzisiaj już przez premiera Tuska. Mówił on również o konieczności podniesienia pensji nauczycielom, podwyżkach w budżetówce i wsparciu socjalnym polskich rodzin. Jedynym z najważniejszych elementów programowych nowo tworzącego się rządu jest przeprowadzenie Polski przez transformację energetyczną, zapewniając bezpieczeństwo. Śląsk w tym kontekście może być silnym graczem. Przede wszystkim trzeba rozpocząć od porządnego audytu. To jest sprawa pierwsza. Wiemy doskonale, że pewne decyzje polityczne, które były podejmowane niekoniecznie dla naszego regionu, muszą być dobre. Transformacja energetyczna jest ogromnym wyzwaniem, zarówno społecznym, jak i infrastrukturalnym. Natomiast wcale nie jestem przekonana, że politycy w Warszawie wiedzą dużo lepiej niż my tutaj na miejscu, jak to zrobić. Potrzebujemy tylko do tego narzędzi, no i oczywiście pieniędzy publicznych, które w regionie sami wypracowujemy. I z myślą o transformacji energetycznej i zielonej energii, zgodnie z obietnicami wyborczymi Donalda Tuska w Katowicach, ma powstać Ministerstwo Przemysłu. To właśnie nasz region ma według założeń stać się przemysłowym sercem Europy. Ministerstwo ma m.in. koordynować sprawne wykorzystanie funduszy sprawiedliwej transformacji. Kandydaci na ministrów już będą ministrami od jutra, prowadzą do konsultacji i rozmowy na ten temat. Pan premier w czasie swojego exposé dzisiaj powiedział, że oni tego miesiąca nie zmarnowali. Siedzieli przy stole i mają konkretne rozwiązania dla województwa śląskiego. No, obiecaliśmy w tych wyborach Ministerstwo Przemysłu w Katowicach i ono się stanie faktem. Tam będzie pani minister Czarnecka, pani profesor, która zna się na rzeczy, jest osobą stąd, będzie koordynowała pracę tego ministerstwa. Więcej szczegółów oczywiście poznamy w najbliższych dniach. Przypomnijmy, w marcu tego roku, nim jeszcze oficjalnie ruszyła kampania wyborcza, Donald Tusk, jeżdżąc po Śląsku, mówił o narzędziach, które region powinien otrzymać, by transformację przeprowadzić efektywnie. Zapowiadał, że na transformację energetyczną ze środków unijnych do Polski może trafić co najmniej 80 miliardów euro. I one powinny trafić na Śląsk, bo jeśli mówimy o nowej polityce przemysłowej, i o tym, że będziemy budowali nową energetykę, no to powinno to być dokładnie tutaj. Więc nieruchomości są, tylko trzeba je uwolnić. Pieniądze są, tylko trzeba je uwolnić. I do tego nie będzie trzeba żadnych mądrych ministrów w Warszawie, bo tutaj sobie z tym poradzicie, jeśli dostaniecie wszystkie narzędzia do ręki. I nikt wam z Warszawy nie będzie mówił, co macie z tym robić. Ile wyniknie z obietnic rządowych i jak decyzje nowego składu Rady Ministrów wpłyną na rozwój województwa śląskiego w ogóle, pokaże zapewne czas. Dziś wiadomo, że w rządzie Donalda Tuska znalazło się trzech polityków z regionu. Marzena Czarnecka, Izabela Leszczyna i Borys Budka.